zwłaszcza na stoisku John Deere. Nie zapominamy o ciągnikach. Pojawiły się nowości w 7R, więc pytamy specjalistów, jak to wygląda tak w szczególe i co tak naprawdę się zmieniło w nowym 7R. Tak, jeśli chodzi o serię 7R, to promujemy tutaj kilka nowości, między innymi zmiany tak naprawdę w przedniej osi, czyli dwie tarcze hamulcowe dodatkowo, dzięki temu zwiększona dopuszczalna masa całkowita do 18 ton z 16 ton, dlatego też tutaj ciągnik na targach zagregowany z obciążnikami w tylnych kołach, z obciążnikami również na przednim podnośniku i z obciążnikiem Easy Ballast pod ciągnikiem, ale to nie jest nowość. Nowość to jeszcze reaktywny układ kierowniczy, czyli co to oznacza? Włączany układ zero-jedynkowo z wyświetlacza, który imituje jakby jazdę samochodem osobowym. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że w momencie jazdy z pełną prędkością jakby ruch kierownicą nie jest wymagany w pewnym sensie, czyli nie musimy celować sobie w tą drogę. A druga rzecz, jazda po skrzyżowaniach, zjazd z rąba, zjazd ze skrzyżowania, to automatyczne takie prostowanie tej kierownicy, ten efekt prostowania jak w samochodzie osobowym. No i co jeszcze ważne, to to, że zwiększyliśmy tutaj siłowniki układu kierowniczego, tak żeby też móc sprostać tym większym obciążeniom właśnie przedniej osi. Rozumiem, że właściwie oprócz tego, że 7R świetnie sprawdza się oczywiście w warunkach polowych, jednak jest bardziej kierowany do transportu, tak? Tak można to odebrać? To bynajmniej te ostatnie modyfikacje. Rzeczywiście chodzi o to, że nie mamy na przykład obciążnika Easy Ballast ani reaktywnego układu kierowniczego póki co w serii 8R, bo ona z założenia ma być ciągnikiem ciężkim. Tutaj ten ciągnik może być ciągnikiem ciężkim, tak jak teraz w tej konfiguracji na targach, ale jeśli chcemy wozić na przykład przyczepą samozbierającą trzyosiową sianokiszonkę, no to ten ciągnik po chwili, że tak powiem, pracy, balastowaniu, zmniejszeniu tego obciążenia będzie zdecydowanie lepiej się sprawdzał w tym transporcie przez to, że będzie miał te kilka ton po prostu mniej. Rozumiem. No to jest tak zwana uniwersalność i wszechstronność tej maszyny w tym wypadku, po takich modyfikacjach. Tak, zdecydowanie. No ta seria 7R jest właśnie stricte do wykorzystania mocy na wałku, na hydraulice, w transporcie, a na uciągu tylko wtedy, kiedy mamy to pełne dociążenie. Teraz znajdujemy się przy ciągnikach tak zwanej ligi ciężkiej. To już są maszyny konkretne o tych wysokich mocach. Cóż tu nowego? Cóż tu się pozmieniało? Tak, no tutaj rzeczywiście waga ciężka, jeszcze nie najcięższa, bo tam dalej jeszcze czeka na nas 9 LX, więc takie też ciągniki tutaj pokazujemy na targach. Ale tutaj mamy dobre porównanie pomiędzy serią 8R a 8RX, czyli teoretycznie ten sam ciągnik, tylko z innym układem jezdy, chociaż tak jak wiemy, tych różnic tutaj jest dużo. Pomiędzy nimi przede wszystkim około 6 tony masy własnej bez obciążenia, jeśli chodzi o różnicę, ale też no tak naprawdę inna przednia oś, inna tylna oś, cały pakiet podnośnika wysunięty do tyłu razem z zaczepem rolniczym, żeby umożliwić ten skręt, inny zbiornik paliwa, inna amortyzacja kabiny, więc tych zmian jest tutaj dużo. Natomiast jeśli chodzi o te nowości, no to przede wszystkim w serii 8R w wersji kołowej mówimy tutaj o układzie CTIS, czyli układzie automatycznej zmiany ciśnienia w oponach, z wyświetlacza, układ, który jest w pełni zintegrowany jakby w osiach ciągnika, także nie wystają żadne rury, przewody na zewnątrz, co jest bardzo istotne i układ, który już dzisiaj jakby nie borykamy się z problemami z dostępnością, więc dla każdej nowej 8R-ki zamówionej ten układ jest tutaj dostępny. No i tak naprawdę niezależnie od tego, czy jest to seria 6R, 7R, 8R, 9R, to dla wszystkich tych ciągników nowe zamówienia na rok modelowy 2024 również wyświetlacze z serii G5, w tym przypadku G5
G5 Plus za każdym razem dla ciągników 7, 8, 9 i 6R 6-cylindrowych, czyli zawsze ten większy 12,8 cala wyświetlacz, który ma w standardzie aktywację, czy tak naprawdę licencję do prowadzenia automatycznego i w standardzie ma licencję do kontroli sekcji. No ja uważam i tu mogę tylko tyle dopowiedzieć, że właśnie siłą tych ciągników, jeśli chodzi o wyposażenie tego typu, to jest ten standard, słowo klucz. Dlaczego? Tyle, ile John Deere daje tu w standardzie, ile tutaj zawiera rzeczy w standardzie, wielokrotnie u konkurencji musimy dopłacać. Tak, takie mam wrażenie, że tak się to jakby troszeczkę, tym się to różni. Tak, zdecydowanie i to też jest często, powiedziałbym, lekko bagatelizowane, ale to też jest jeden ważny aspekt. To jest bardzo istotne. To też jest jeden ważny aspekt na przyszłość, czyli nawet jeśli ktoś nie wykorzystywałby tej kontroli sekcji, to ta wartość rezydualna tej maszyny za 5-10 lat będzie zdecydowanie większa, jeśli on i tak te rozwiązania ma i kolejny użytkownik może z nich korzystać. Tak. Próbował tak racjonalnie porównywać tą wartość dodaną ciągnika w wersji gąsienicowej, porównując nawet z tą najszerszą możliwością ogumienia standardowego, czy ta różnica, oczywiście zakładając te same moce, czy ta różnica jest, jak ona jest, w jakim stopniu ona jest znacząca? No to jest dobre pytanie oczywiście. Jeśli chodzi o najszerszą kombinację opon w serii 8R, to jest to opona o szerokości 900 mm z tyłu, na nowy rok modelowy 710 mm naprzód. Natomiast jeśli chodzi o układ gąsienicowy dla 8RX, to jest 30 cali na tył, 24 cale szerokości naprzód. I różni się to tym, że 8R to będzie około 2 metry kwadratowe powierzchni styku z podłożem, 8RX to będzie 4,6 metra kwadratowego. I teraz jakie są różnice? Różnice są, można powiedzieć, trzeba by to podzielić na dwa elementy, czyli albo na porównanie przy tej samej wydajności, wtedy mamy różnicę w zużyciu paliwa i to są różnice znaczące, spokojnie myślę, pewnie około od 10% górę, im cięższe warunki, to tym te różnice będą większe, albo na wydajności, czyli na uciągu też od 10% w górę, bo mamy klientów, którzy spokojnie powiedzą, że to też będzie czasem 20% zwiększony uciąg, że tak powiem, ale co ciekawe, to też nie tylko poślizg, bo tutaj to jest jakiś średni poślizg na poziomie 2-3%, tutaj na poziomie 10-12-15%. Ale też nawet jeśli chodzi o takie błahe sprawy, jak nierówności na polu, gdzie czasem serią 8R, pomimo że mamy uciąg, musimy zwolnić, bo na przykład robimy jakąś uprawę po orce, gdzie te skiby zaschły. W przypadku 8RX-a tak naprawdę płyniemy ponad tym i ta wydajność jest przy tym też mocno zwiększona. No tutaj zostaje mi tylko dodać, że właściwie napędy gąsienicowe no wygrywają na wszelkim polu, czy to dotyczy kombajnów, czy ciągników aktualnie, to chyba jest najbardziej ekonomiczny i skuteczny napęd. Jest to najbardziej skuteczny, oczywiście problem tutaj, jeśli chodzi o usługodawców, którzy dużo jeżdżą po drogach publicznych. Tak, tutaj trzeba nadal to powiedzieć, nie będziemy tu zakrzywiać rzeczywistości, że układy gąsienicowe nie służą do częstego poruszania się po drogach utwardzonych, bo to zużycie układu gąsienicowego jest około 10-15 razy większe niż na polu. Dlatego jeśli ktoś ma pola w bliskiej okolicy, to jak najbardziej tak. Natomiast jeśli ktoś na przykład musi bardzo dużo jeździć po drogach, no to wtedy właśnie 8R z układem automatycznej zmiany ciśnienia w oponach, albo nawet 9R połowę, które też jedzie 40 km na godzinę, też może mieć tylny wąt, też może mieć tylny podnośnik, a będzie to też już ciągnik o lekko wyższych, że tak powiem, możliwościach uciągowych.
jesteśmy przy tej naprawdę wadze ciężkiej, czyli przy największym ciągniku, bynajmniej jako seria, czyli 9 John Deere. Jaki egzemplarz mamy tutaj obok nas i czym on tutaj może nas zaskoczyć lub co oferuje tak właściwie ta potęga? Tak, no 9 seria 9 to ciągniki połowę, dwugąsienicowe, czterogąsienicowe. W tym przypadku na tym nie jest 9 590, czyli jeszcze nie największy model. Największy model to 9RX640 o mocy maksymalnej 690 koni. Więc to warto zaznaczyć, że ta moc na masę to nadal jest moc znamionowa i tutaj to warto podkreślić. Na 590 koni ta moc, którą tak naprawdę powinniśmy się porównywać, to i tak to już 650 koni i to nadal nie jest największy model, który tutaj mamy, bo to 690 koni na dziś to jest ten model największy. I oczywiście jakbyśmy porównali to na przykład do 8RX-a, no to jest to już zupełnie inna, tak powiem, waga. Budowa i wielkość. Po pierwsze ciągnik przegubowy, więc zupełnie inny rozkład mas, jeśli chodzi o to. Po drugie, dwugąsienicowy, czyli jeszcze większe powierzchnia styku z podłożem, ponad 6,5 metra kwadratowego na szerszych gąsienicach, bo tutaj mogą być 36 gąsienice. No i masa. Masa 25,5 tony bez obciążników. Możemy ten ciągnik przeciążyć maksymalnie do 30 tony, więc robi się nam tutaj rzeczywiście ciągnik dość ciężki. Gdzie w górzystym terenie jest to rzeczywiście wskazane, gdzie wtedy mamy wspornik przy tylnym zaczepie rolniczym. Również tutaj na tych kołach pośrednich na wózku maszynowym możemy też mieć wspornik na drzewie walizki obciążniki. John Deere na pewno nie powiedział ostatniego słowa. Tu chyba raczej możemy być zgodni w tym temacie, jeśli chodzi o serię 9, o jej rozwój, moc, o to co jeszcze i czym nas jeszcze może dziewiątka zaskoczyć. To chyba jeszcze coś przed nami wszystko, tak mi się wydaje. John Deere zawsze pracuje nad przyszłymi produktami i jak zrobi przyszłe produkty, no to my się o nich dowiemy w przyszłości.